jest Bitcoin, kryptowaluty, tak pokrótce, dlatego że nie będziemy wchodzić w jakieś aspekty techniczne związane z Bitcoinem, bo nie o to tutaj chodzi. Bardziej chodzi o to, żeby ci przybliżyć w ogóle ideę związaną ze światem kryptowalut. I dać ci kilka narzędzi dzisiaj, jeżeli chodzi właśnie o to wideo, które pomogą ci posługiwać się, czy w ogóle poruszać się w świecie kryptowalut. Bitcoin powstał w 2009 roku przez gościa, który się nazywał Satoshi Nakamoto, lub też ksywa tego gościa Satoshi Nakamoto. Generalnie oparte jest o kryptografię, czyli coś, co jest bardzo mocno zakodowane i no, przez to trudno jest tak naprawdę, albo na ten moment przynajmniej, jest to niemożliwe, żeby odszyfrować połączenie dwóch kluczy, czyli klucza prywatnego i klucza publicznego. Klucz publiczny, inaczej mówiąc, jest po prostu twoje konto, na które się wysyła środki, więc żeby dostać się do twojego klucza publicznego, potrzebny jest klucz prywatny. Bez klucza prywatnego nie jesteś w stanie dotrzeć do swojego konta, ani nikt inny nie jest w stanie dotrzeć do twojego konta. To jest dosyć istotne, bo w tej chwili są to najbezpieczniejsze środki przechowywane w sieci. Ogólnie kryptowaluty opierają się o coś, co nazywa się blockchain, a blockchain to jest tak zwany łańcuch bloków, czyli gdzieś coś, co jest ogólnie dostępne w sieci, gdzie każdy może to zobaczyć. Pokażę ci właśnie stronę, na której można coś takiego zobaczyć. Blockchain.com, między innymi, bo tych eksploratorów jest tak naprawdę bardzo dużo. I tutaj mamy pierwszy eksplorator, który ja jakby najczęściej używałem kiedyś. I tutaj zobacz, jest coś takiego właśnie jak dostęp do takich podstawowych informacji związanych z tym łańcuchem. Czyli z łańcuchem akurat Bitcoina, bo oczywiście każda kryptowaluta ma swój blockchain, swój łańcuch bloków. W tej chwili pracuje się nad tym, żeby one były, żeby każda kryptowaluta mogła jakby wchodzić na siebie, tak? Czyli żeby można było przechodzić pomiędzy łańcuchami w bardzo prosty sposób i umieszczać na przykład Bitcoina na łańcuchu innego blockchaina. Po co to jest? Na przykład po to, żeby twój Bitcoin był jako kolateral, czyli zabezpieczenie dla pożyczek. Bo w tej chwili można uzyskać właśnie bardzo łatwo pożyczki w internecie, zabezpieczone na przykład kryptowalutą. I nikt się ciebie nie będzie pytał o nic tak naprawdę, tylko dostarczasz na przykład innego Bitcoina, załóżmy, że on jest warty 44 tysiące, tak jak dzisiaj, i oni ci powiedzą, ok, to jak ty dałeś nam jednego Bitcoina, to my ci teraz możemy dać 60 lub 80% w postaci gotówki. I teraz możecie sobie zadać pytanie, na przykład dlaczego coś takiego byłoby w ogóle interesujące, dlatego że część ludzi nie chce pozbywać się Bitcoina, bo wierzy w to, że on wzrośnie, ale chcą na przykład dostać 80% z tych 44 tysięcy i zapłacić za odsetki, dlatego że dla nich będzie to lepsze niż właśnie sprzedawać Bitcoina, gdzie wierzą, że na przykład on wzrośnie. Ale wracając do blockchaina, tutaj masz ostatnie bloki, latest blocks, a tu masz ostatnie transakcje, więc jak widzisz, możesz sobie prześledzić transakcje, które są w sieci, dokładnie każde. Tylko żeby prześledzić transakcję, musisz wiedzieć, jaki był adres, z którego zostało to zrobione. Więc tutaj zostało zrobione z jednego adresu, z tego, to są adresy publiczne na ten adres i tutaj mamy jeszcze transakcję, która tak naprawdę nie została potwierdzona. To jest ilość tego, to są takie podstawowe rzeczy związane właśnie z blockchainem, czyli z łańcuchem bloków. Jeżeli chodzi o Bitcoina, akurat jesteśmy na stronie, gdzie możemy podejrzeć sobie Bitcoina, ale każda kryptowaluta ma swój łańcuch i ten łańcuch zawsze można podejrzeć. Dlaczego blockchain jest jakby czymś, co w ogóle warto zająć swoją głowę? Po pierwsze dlatego, że jest on przejrzysty dla wszystkich, że każdą transakcję możesz właśnie prześledzić, że każdą transakcję możesz dokonać pomiędzy ludźmi. Nie potrzebujesz do tego żadnego banku, żadnej instytucji tak zwanej scentralizowanej, potrzebujesz coś, co jest po prostu w sieci oparte na serwerach. Bitcoin akurat działa na tak zwanym proof of work, czyli koncepcie, który no, przez to, że jest akurat dużo koparek Bitcoina, o których mogłeś już słyszeć, to powoduje, że ten łańcuch jest w tej chwili bardzo zabezpieczony. I proof of work jest świetny w momencie, kiedy no, jest dużo koparek i jest dużo ludzi, którzy jestem zainteresowanych, żeby kopać.
W tej chwili mówi się też o tym, żeby przechodzić w innych łańcuchach na proof of stake między innymi, dlatego że w momencie, kiedy tych koparek nie masz tak dużo, jak na przykład na Bitcoinie, to te łańcuchy nie są aż tak bezpieczne. Natomiast to są jakieś techniczne rzeczy, które myślę, że aż tak bardzo Cię nie interesują. Natomiast co Cię może interesować? To właśnie, że Ty dokonujesz transakcji pomiędzy dwoma osobami i nie ma tutaj żadnej instytucji pośredniej. To nie znaczy, że nie ma jeszcze jakby w tym całym projekcie kolejnych stron, że tak powiem, bo są. Bo na przykład taką transakcję, żeby ona została potwierdzona, to musi zatwierdzić ją górnik, który ma właśnie koparkę i on zatwierdza transakcję. To się dzieje zazwyczaj automatycznie, jeżeli chodzi o te transakcje i oni dostają nagrody. Nagrody właśnie w postaci za wykopanie bloków, to coś, co tutaj było przed chwilą. Czyli każdy blok dostaje swoją nagrodę i wcześniej przed halvingiem było to 12,5 bitcoina, a teraz mamy 6,25 bitcoina, jeżeli chodzi o każdy blok. I tu jest mamy właśnie bloki. Tak, to są te bloki. Plus ci górnicy dostają jeszcze też środki w postaci oczywiście bitcoina za to, że zatwierdzają transakcje. Tak to właśnie działa, czyli mamy jakby jeszcze kolejną stronę tego wszystkiego, ale to wszystko jest zdecentralizowane. Czyli nie ma jakiejś osoby, tak jak w banku jest, że na przykład ona musi kliknąć swój przelew, albo na przykład powie ci, że go nie kliknie. Tutaj nie ma czegoś takiego. Jeżeli dasz wysoką na przykład opłatę, bo chcesz, żeby twój przelew, czyli ten transfer przyszedł bardzo szybko, to on zostanie po prostu bardzo szybko zrealizowany, bo górnicy to łapczywe chłopaki, które chcą mieć dobry kąsek, jeżeli chodzi właśnie o zarobek w Bitcoinie. Ogólnie, jeżeli chodzi o samego Bitcoina, to Bitcoina mamy 21 milionów, to znaczy, że jest on ograniczony z góry i to jest bardzo, bardzo ważne. Nie ma innego dobra na świecie, które jest ograniczone, bo na przykład, nie wiem czy wiesz, mówi się o tym, że złoto jest ograniczone, okej, ale nie znamy ani pokładów złota, które mamy. Co więcej, mówi się, że w kosmosie, w przestrzeni nie mamy tego złota nieograniczoną liczbę. I tak samo jeżeli chodzi o Ziemię, tego złota jest bardzo dużo, tylko że ono jest bardzo głęboko i trudno dostępne. Więc tak naprawdę Bitcoin z góry został ograniczony do 21 milionów monet, czyli 21 milionów bitcoinów. I to jest taka podstawowa rzecz związana właśnie z Bitcoinem. Każda inna kryptowaluta ma swoje jakby inne wyznaczniki. Jeżeli chodzi o na przykład to, ile tych monet może mieć. Bo to zależy od tego, jaki jest projekt. Teraz krótko mówiąc, mamy tutaj właśnie coś takiego jak rynek kryptowalut. I teraz ten CoinGecko, o którym już wcześniej też wspominałem, pokazuje Ci, jak ten rynek kryptowalut ogólnie wygląda. Czyli mamy na pierwszym miejscu właśnie Bitcoina i mamy tutaj jego kapitalizację, czyli kapitalizacja Bitcoina to jest 220 miliardów dolarów w tym momencie. No i tutaj, jak sobie zobaczysz, kolejnym jest Ethereum, które myślę, że niedługo podbije bardzo mocno właśnie w kierunku Bitcoina. Kolejnym jest Tether, ale Tether to jest coś, co mówimy o tym jak stablecoin, czyli właśnie, że to jest 1:1, czyli jeden Tether jest tak, jakby to był 1 dolar. To jest dosyć istotne, dlatego że możesz go przesyłać pomiędzy na przykład giełdami, pomiędzy firmami i tak dalej i zawsze to będzie 1 dolar. Bo na przykład jeżeli chodzi o Bitcoina, no to nie zawsze on będzie wart 44 tysiące, bo może być na przykład wart za chwilę 40 200 zł. To bardziej w tej chwili mówimy o tym, że to nigdy raczej nie stanie się takim środkiem pełnopłatniczym na co dzień. Być może coś się zmieni, ale raczej w tej chwili jest to mowa o tym, że to jest złoto, czyli że to jest store of value, czyli że przechowywanie wartości w dłuższej perspektywie, dlatego że wiemy, że tylko i wyłącznie będzie jego 21 milionów. Więc możemy powiedzieć, że to jest takie złoto, które jest na rynku kryptowalut, a poszczególne inne kryptowaluty będą nam wyznaczały właśnie poszczególne inne użyteczności. I tutaj zobaczysz sobie, te kryptowaluty są. Niektóre pojawiły się dopiero teraz, jeżeli chodzi o tą pierwszą dziesiątkę w tym roku, bo tak teraz możemy powiedzieć o czymś takim jak rynek DeFi, czyli zdecentralizowanych finansów. I to jest właśnie coś, co jest mega fajne w ogóle, jeżeli chodzi o świat kryptowalut. Mówimy tutaj o decentralizacji. To jest główna zaleta ogólnie kryptowalut. Czyli nie potrzebujemy do tego jakiejś instytucji, która będzie pośredniczyła pomiędzy naszymi transakcjami. Są od tego specjalne protokoły, specjalne programy, które mają za zadanie właśnie dopilnować na przykład transakcje. Czyli możemy zawrzeć między nami
tak zwany smart contract, chociażby właśnie na sieci Ethereum, że kiedy pewne rzeczy brzegowe się wydarzą, to na przykład środki zostaną zwolnione. Lub tak jak w tej chwili na DeFi jest bardzo często wykorzystywane, to jest na przykład to, że możesz pożyczyć środki, czyli na przykład wyobraź sobie, że trzymasz Bitcoina i możesz go pożyczyć i dostajesz za niego 6-8% w skali roku. Możesz mieć na przykład Tether i za ten Tether dostaniesz na przykład w tej chwili 12% w skali roku. Są takie miejsca i można to wykorzystać. Czyli załóżmy, że zarabiasz w dolarze i możesz mieć 12% w skali roku oprocentowanego swojego dolara. Ja bym akurat nie korzystał z Tethera, tylko z innej kryptowaluty, ale o tym teraz nie będziemy mówić, tylko chcę Ci pokazać, jak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o świat właśnie kryptowalut. Każdy z tych projektów, który tutaj mamy, można potraktować jako właśnie, my w świecie kryptowalut one się nazywają projekty, można by było je trochę potraktować jako powiedzmy firmy, które coś udostępniają, jeżeli chodzi o świat kryptowalut. Generalnie, tak jak powiedziałem wcześniej, je nazywamy projektami, a w większości te tutaj coiny, które są, czyli tutaj te znaczniki, które my mamy, tickery, one można powiedzieć właśnie, że reprezentują dany projekt i wycenę danego projektu na danym rynku. Czyli też jego powiedzmy albo użyteczność, albo to, jaka jego użyteczność będzie w przyszłości. No i tutaj ta wycena jest właśnie w postaci takiej kapitalizacji rynkowej, którą tutaj mamy. To jest CoinGecko i zobaczysz tutaj właśnie wszystkie monety, może nie wszystkie, bo nie wszystkie są jeszcze zalistowane, bo przez cały czas tak naprawdę wchodzą. Natomiast tutaj te, które są już i najważniejsze, to zobaczysz właśnie na takiej liście, która tutaj jest. Tutaj bardzo ważny jest taki jeden element. Ja tutaj jeszcze tylko otworzę sobie jedno narzędzie. To mamy tutaj jeden taki element. Ten element to jest kapitalizacja rynkowa wszystkich kryptowalut. I ona w tej chwili wynosi 403 miliardy dolarów. Zobacz, że Bitcoin ma z tego aż 220 miliardów dolarów. Czyli ponad połowę. Generalnie moim zdaniem jest tak, że Bitcoin będzie miał około 30% całego rynku kryptowalut. Czyli generalnie jeszcze to powinno spaść. I to dosyć sporo, tak? Ale to nie spadnie tak, że Bitcoin spadnie, tylko chodzi o to, że cały rynek ten tutaj, on wzrośnie pewnie jeszcze w tej chwili około 10 razy. Ja wiem, że dosyć trudno w to uwierzyć, ale około 10 razy ten rynek mniej więcej wzrośnie. I teraz, kiedy ten rynek wzrośnie około 10 razy, będzie miał on 4 tryliony dolarów. To jest dosyć sporą kwotą. Myślę, że w najbliższym czasie zobaczymy nie 10, a około 5x. 5 razy wzrost. Okej, to jeżeli chodzi o taką podstawę właśnie, jakie są coiny, gdzie je możesz znaleźć. To jest CoinGecko, to sobie warto zapamiętać. Bardzo fajna aplikacja, którą też możesz ściągnąć na telefon. I teraz pokażę Ci na przykład jeszcze taką rzecz. Wejdźmy sobie w jakąś fajną kryptowalutę, którą chciałbym Ci pokazać, bo którą między innymi moim zdaniem warto posiadać w swoim portfelu. Jest to Elrond. Wejdziemy sobie właśnie w takiego Elronda. Okej. I tutaj właśnie jest jego strona, jest jego white paper, czyli takie jakby taki manifest, do czego w ogóle ten coin jest, jakie jest jego zdanie, co mają zamiar zrobić ci ludzie, którzy tam są, wie ile na przykład będzie emitowanych tych coinów i tak dalej. Medium to jest taka platforma, gdzie właśnie bardzo dużo informacji znajdziesz, jeżeli chodzi właśnie o rynek kryptowalut. I dalej społeczności, tak? Czyli gdzie możemy poczytać o nich na bieżąco, jeżeli chodzi o social media. GitHub, czyli kod źródłowy, tam znajdziesz zawsze. Pamiętać należy właśnie to, że w kryptowalutach wszystko jest jako open source, czyli mamy otwarte kody źródłowe. I na przykład tutaj mamy sobie taką tabelkę i ona pokazuje nam, ile ta kryptowaluta w ciągu ostatniego czasu wzrosła. Weźmy sobie tutaj, zaznaczymy na przykład rok. Tutaj po prawej stronie właśnie masz kurs. Zobaczcie, to wzrosło już 33 razy. Okej. I tutaj mieliśmy coś takiego jak właśnie spadek i najprawdopodobniej będziemy mieć tutaj kolejne wybicie, dlatego że DeFi w tej chwili
rządzi. Czy tak będzie? To się okaże. Natomiast warto zobaczyć właśnie jaką ma kapitalizację i porównywać sobie kapitalizację na rynku. Większość ludzi robi pewien błąd, jeżeli chodzi właśnie o kwestię związaną z funkcjonowaniem i z zakupowaniem poszczególnych kryptowalut. Mianowicie patrzy tylko i wyłącznie na cenę. Cena nie jest odzwierciedleniem, bo to, że to kosztuje 2 centy, to ci nic tak naprawdę nie powie. To nie będzie tak, że to urośnie na przykład do 40 tysięcy, czy przepraszam, do 12 tysięcy dolarów, tak jak Bitcoin, bo musisz przeliczyć, ile tak naprawdę ma w tej chwili kapitalizacji swojej rynkowej, tak? Czyli jeżeli to kosztuje 2 centy, to jeżeli to by urosło do 12 tysięcy dolarów, to musiałbyś zobaczyć, ile ta kapitalizacja urośnie. Więc możemy to szybko policzyć. Weźmy sobie kalkulator i teraz zobacz. Na kalkulatorze, jeżeli mamy 2 centy, w zaokrągleniu weźmy sobie te 2 centy, czyli mamy 12 tysięcy dolarów, podzielić przez 2 centy, to musiałoby to rosnąć 600 tysięcy razy. Ok? 600 tysięcy razy. 600 tysięcy razy 0,2, mamy 12 tysięcy dolarów. 600 tysięcy razy 291,830 milionów. Okay, to popatrz, jaka to jest liczba. To jest absurd. Okay, przynajmniej na ten moment. Na ten moment, bo być może ten rynek będzie jeszcze dużo większy. Ale dlatego warto po prostu popatrzeć, jaka jest kapitalizacja rynkowa, a nie tylko cena. Cena, ona. Jeżeli kojarzysz daną kryptowalutę, no to wtedy będziesz wiedział, ile ona już kosztowała, ile będzie kosztowała, ale najważniejsza jest kapitalizacja rynkowa. Więc pomyśl sobie tak, jeżeli to na przykład jest ważna kryptowaluta, jeżeli chodzi o DeFi, bo ma bardzo dużo zastosowań i ona na przykład by wzrosła do 1 miliarda. Ok? Dobra, to jest jakieś spowolnienie, jeżeli chodzi o to pisanie. 1 miliarda, to jeżeli ona by wzrosła do 1 miliarda, to wzrosłaby około 3 razy. I to jest w tej chwili bardzo rzeczywiste. Czyli to by wzrosło do około 6 centów, ale dalej byłoby to 6 centów, a nie na przykład 1000 dolarów. Okay? Więc to jest bardzo ważne, żeby, jeżeli chodzi o kryptowaluty, patrzeć na kapitalizację rynkową, a nie tylko i wyłącznie na cenę, która tutaj jest. No dobra, to teraz sobie zostawmy, idźmy dalej. Jak to wyglądało? Zobacz. Czyli mamy tutaj od początku, czyli mamy tutaj gdzieś 2019 rok, to sobie funkcjonowało, funkcjonowało, funkcjonowało i nagle mamy wybicie. Raz, później drugi, trzeci i tutaj już mamy jakąś korektę i najprawdopodobniej tutaj, jak teraz właśnie Bitcoin pójdzie do góry, to będziemy mieć kolejne wybicie. Tutaj możesz zobaczyć, gdzie, czyli idziesz sobie w dół na CoinGecko i sobie zobaczysz, gdzie możesz na przykład kupić właśnie tego Elronda. Czyli są takie giełdy jak BitMax czy Binance. W tej chwili tutaj nie jest napisany ten Binance, dlatego że akurat od wczoraj przenoszony jest na Binance Elrond z tak zwanego testnetu do mainnetu. Czyli projekty, które są w testnecie, to są takie projekty testowe, krótko mówiąc, a mainnet już jest główna sieć, która normalnie całkowicie funkcjonuje. Bardzo często właśnie w tej chwili opierają się te testnety na sieci Ethereum. Dlatego ona jest jakby tak bardzo pożądana, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. Więc tutaj zazwyczaj po prostu sobie zobaczysz, gdzie możesz kupić danego coina. I tego coina akurat Elronda możesz kupić na Binance i pewnie jutro już normalnie będzie funkcjonował na tej giełdzie. I tam możesz, jest pokazana, czy to cena, czy to jest w dolarze, czy w Ethereum, czy w Bitcoinie i tak dalej. Więc mamy sobie CoinGecko, przejrzeliśmy sobie jedną monetę i przechodzimy do kolejnych rzeczy, które chciałem ci dzisiaj pokazać. Kolejną rzeczą jest tutaj te filmiki, czy te strony, jak działa Bitcoin, o czym jest Bitcoin. I tutaj przygotowałem właśnie kilka filmików, które wytłumaczą ci jeszcze bardziej, czym jest jakby Bitcoin, jeżeli cię to zainteresuje. Czy nawet strona tutaj w języku polskim, czy Szczepan, który mówi o Bitcoinie w 2017 roku. To te wszystkie rzeczy dostaniesz tutaj w linkach pod spodem. Natomiast wracając do tego, co chcę ci dzisiaj jeszcze przedstawić,
To jest właśnie to Medium, czyli tutaj możemy sobie zobaczyć właśnie bardzo dużo informacji. To naprawdę bardzo dobrze opisanych, jeżeli chodzi o funkcjonowanie projektów kryptowalutowych. Natomiast chciałem Ci dzisiaj jeszcze pokazać jedną taką rzecz, czyli między innymi taki oto portal, nazywa się Cointelegraph. I tutaj każdego dnia dostajesz najświeższe informacje ze świata kryptowalut. Więc warto to sobie zapamiętać. Jak widzisz, jest to bardzo fajne, jeżeli chodzi też o takie przygotowanie graficzne. I bardzo tych dużo grafik czasami też bardzo tłumaczy, co stoi za danym artykułem, czy za tym, co chcą przekazać. Więc mamy Cointelegraph, też bardzo dobra strona właśnie, jeżeli chodzi o informacje. No i teraz przejdźmy sobie do czegoś, co jest też mega istotne. I tutaj przechodzę też do takich kolejnych, takich dosyć ciekawych narzędzi, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. Między innymi jest to sobie Whale Alert, czyli alarm wielorybowy. Alarm wielorybowy opiera się na tym, że są na przykład w sieci transakcje, takie duże transakcje, które mają na przykład 1000 bitcoinów, czy mają 10 milionów na przykład dolarów i tak dalej, to sobie możemy zobaczyć, że na przykład mamy Wi-Fi, czyli 2 miliony dolarów zostało przetransferowane z portfela Binance do niewiadomego portfela. I teraz Ci powiem, jak możemy to odbierać. Albo na przykład 33 milionów zostało przetransferowane Coinbase, czyli z innej giełdy, do nieznajomego portfela. Oczywiście te wszystkie rzeczy możemy sobie podejrzeć, tak? Czyli jeżeli chodzi o te transakcje, bo te transakcje są ogólnie dostępne, więc możesz sobie śledzić taki portfel, gdzie te 34 miliony sobie poszło. Mamy na przykład kolejny taki alert, gdzie mamy 7 prawie miliardów dolarów przetransferowane do Binance akurat. I teraz jak możemy sobie tłumaczyć te rzeczy, które tutaj są. Zobaczcie, tutaj mamy kolejne jakieś duże liczby. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli duże transakcje idą do giełdy, to możemy się spodziewać na przykład tego, że będzie jakiś zrzut i że może być to wpłynąć na obniżenie ceny. Natomiast jeżeli te transakcje idą z giełdy gdzieś na zewnętrzne portfele, to znaczy, że ludzie zakupili i wyciągają kryptowalutę z tych portfeli z giełd. To jest bardzo dobra oznaka w momencie, w którym chcemy, żeby cena nasza czy danej kryptowaluty wzrastała. I teraz to, co obserwujemy od jakiegoś czasu, to jest właśnie bardzo duży wypływ kryptowalut ze wszystkich giełd kryptowalutowych, które są. Więc coś takiego jak Whale Alert, bardzo, bardzo przydatne narzędzie do tego, żeby zobaczyć, co się ogólnie też dzieje, albo jakie zagrożenie potencjalnie może za chwilkę być, bo czasami jest tak, że zobaczysz jedną kryptowalutę, nagle jakaś duża ilość wpływa na jedną giełdę i później widzisz nagle, że ta cena jednak mocno spadła. A można było to przewidzieć właśnie za pomocą takich alertów związanych z wielorybami, czyli z portfelami wielorybów. Jakie są jeszcze inne narzędzia, jeżeli chodzi o to? Pokażę Ci jeszcze taką jedną stronę, DeFi Pools. Teraz zobacz sobie, kilka razy wspomniałem o DeFi. I mamy coś takiego jak DeFi Pools, gdzie zobaczysz sobie, ile środków zostało ulokowanych jako użyteczność, czyli użyteczność, że one już jakby pracują, czyli są pożyczone na przykład w sieci. Za chwilkę zobaczysz, jaki jest to poziom i jak szybko to urosło. Na początku to no, dosyć powoli szło, ale później to zaczęło rosnąć bardzo, bardzo, bardzo szybko. I tutaj mamy opisane projekty, które są, one zaraz się wyświetlą. Teraz, bo coś zawiesiło. I tutaj będą też opisane projekty właśnie z DeFi'a, czyli zdecentralizowanych finansów. No, zobaczcie, mamy 9 miliardów ulokowanych. Na początku to dosyć długo zajmowało, żeby przebić się w ogóle do 2 miliardów, a później mieliśmy nagle skok i tutaj będzie pewnie jeszcze mocno szło do góry. Okay? Jakbyśmy popatrzyli sobie na cały rok, zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O, proszę, widzicie? Bang, czyli długo, 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 powoli coś tam się działo, a nagle mamy tutaj wzrost hiperboliczny. Niesamowite.
Okej, no i tutaj jednym z takich coinów, który najwięcej ma, jeżeli chodzi o lokowanie tych środków, jest AVE, w skrócie, czyli jego ticker to jest LEND, od pożyczania. No i tutaj właśnie masz opisane, tak? Czyli lendingi jako pożyczanie to są DEXes, czyli to są zdecentralizowane giełdy. O zdecentralizowanej giełdzie Uniswap, jak na niej robić zakupy, nie, poszczególnych coinów pokazywałem w wczorajszym filmiku, więc jest on już dostępny też na YouTubie. I tutaj mamy kolejne jeszcze inne. Nie ma tutaj na przykład takiej jednej giełdy, której dosyć jestem zdziwiony, że akurat jej tutaj nie ma, a jest bardzo, bardzo, ale może tutaj w derywatywach jest tak. Synthetics. Dlatego, że poprzez Synthetics, poprzez kryptowalutę będziesz mógł, już możesz tak naprawdę kupować akcje spółek takich jak Apple, dlatego że oni robią coś takiego jak syntetyka i to nie jest tak, jakbyś bezpośrednio kupował tą akcję, tak jak, nie wiem, gdzieś tam na giełdzie, ale to jest tak, jak ta giełda jakby zakupuje, powiedzmy, te akcje w twoim imieniu. Więc to jest coś, co już w tej chwili istnieje, czyli takie połączenie ze świata kryptowalut, ze światem akcji. Nie musisz wchodzić na giełdę, na przykład. Część ludzi się zastanawia, ok, jak mam kupić akcję Tesli chociażby, tak, która wzrosła w tej chwili, to co powiedziałem, że wzrośnie ona do 2500 dolarów i ona wzrosła równo do 500 dolarów. Dlaczego do 500, a nie do 2500? Bo nastąpił ten split, czyli oni podzielili tę ilość akcji przez 5. Czyli jeżeli mamy 5 razy 5, to mamy 25, czyli mamy 2500 dolarów dokładnie ten poziom. I można było na przykład właśnie poprzez Synthetixa, tą giełdę tutaj zdecentralizowaną, zakupić właśnie taki papier na Tesla. Czyli jeżeli kupujesz ten papier na Tesla, on idzie do góry, to ty też na tym zarabiasz, jak Tesla idzie do góry, rozumiesz, tak? Także to jest taki jakby papier pochodna, czyli derywatywa właśnie takiego bezpośredniego papieru. Więc to wszystko już w tej chwili jest też dostępne właśnie na w świecie kryptowalut. Nexus Mutual to jest już firma ubezpieczeniowa, i możesz też ubezpieczyć niektóre swoje portfele. A więc tutaj jest dużo takich właśnie rzeczy, jeżeli chodzi o zdecentralizowane finanse. Krótko mówiąc, w zdecentralizowanych finansach wszystko to się odbywa pomiędzy uczestnikami. Pomiędzy uczestnikami. Zobacz, to jest Synthetics, ma 90% z tego miliarda, który jest ulokowany w derywatywach. Bardzo, bardzo dużo, jeżeli chodzi o jeden tylko projekt, który ma ulokowany, ale też z tego wynika jego wycena, bo jego wycena jest bardzo duża w tej chwili, chyba jest na 31 miejscu, jeżeli dobrze pamiętam. Więc tutaj mamy kilka takich rzeczy, które na dzień dobry ci się przydadzą, jeżeli chodzi właśnie o świat kryptowalut i co śledzić. Co jeszcze mogę ci powiedzieć na teraz, to na przykład właśnie, żeby wejść i śledzić sobie stronę, która się nazywa Altcoin Daily. To jest chłopak, który codziennie, gość, który codziennie przygotowuje jakieś informacje ze świata kryptowalut. I to nie jest taki gość, który robi hype, nie? Czyli na zasadzie, wejdźcie do świata kryptowalut, bo tutaj wszystko zaczyna wzrastać i w ogóle, tylko po prostu standardowo opowiada o tym, co się dzieje na rynku kryptowalut, jak to mniej więcej wygląda, jakie są nowinki i tak dalej. I zobaczcie, to jest też ten projekt Crypto.com, o którym ja mówię, jeżeli chodzi o tą kartę, i on opisuje mniej więcej, co się wydarzy. Tu jest Hyper, to jest w ogóle coś, co najprawdopodobniej może zrewolucjonizować social media, bo to jest taka platforma, która będzie mogła zastąpić do tej pory wszystkie platformy social mediowe, które są, a w dodatku jest oparta na kryptowalutach, więc to jest mega ciekawy projekt. I tutaj można też tego coina sobie zakupić. Tym bardziej, że chyba za 6 dni, jeżeli dobrze pamiętam, jest jego otwarcie. Czyli na razie możecie sobie wejść na stronę Hyper. Bo przy okazji akurat mogę powiedzieć, bo to niedługo będzie launch tego projektu. Zobaczmy, jak to teraz wygląda. Tak, już mamy 9 centów. Okej. I zobaczmy sobie, jak to wygląda w ostatnim czasie. Plus ich strona, gdzie możesz po prostu zostawić swój na razie adres e-mail i oni, mogą cię dokonać rejestracji. No może teraz już nawet dokonać rejestracji. Proszę, ciekawe. To jeszcze tylko wczoraj nie było.
to zaraz dokonam tej rejestracji, bo launch miał być zrobiony 7, jeżeli dobrze pamiętam. Ok, więc nowy projekt właśnie oparty o kryptowaluty, który ma mieć dużo ciekawszych rozwiązań niż to, co w tej chwili jest na przykład na Facebooku i innych projektach. Więc mamy Hyper między innymi. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o takie podstawowe narzędzia. Jeżeli będziecie tych narzędzi potrzebować albo będziecie mieć jakieś inne potrzeby, to dajcie znać. Wszystkie linki, jak między innymi tylko Altcoin Daily, będziecie mieć pod tym filmikiem. I tyle. Jeżeli macie jakieś właśnie pytania co do kryptowalut, takie ogólne, to zadajcie je właśnie pod tym kanałem, czyli nie pod tym kanałem, tylko pod tym filmikiem na tym kanale. Jeżeli to, co nagrywam i to, o czym mówię i w jaki sposób mówię, jest dla Ciebie przydatne, kliknij subskrybuj, kliknij lajka, proszę, żeby ten kanał tak naprawdę nabierał coraz większej werby, dlatego że to, co chcę zrobić, to jest wprowadzać ludzi do świata kryptowalut i przekazywać im też informacje o produktach przede wszystkim. Dlatego że większość ludzi mówi o tym, jak kupować, jak zarabiać na wzrostach coinów, a ja chcę też pokazać, w jaki sposób możesz wykorzystywać na co dzień to, co daje świat kryptowalut. Między innymi właśnie jak karta krypto, na której masz na przykład 1, 2, 3, 4 czy nawet 5%. Nawet 10% z Airbnb możesz mieć zwrot i tak dalej przy tych najdroższych kartach. Czyli najdroższych w tym się takim, gdzie tam robisz stake i tak dalej. Więc to jest coś, co ja planuję i chciałbym zapraszać coraz więcej ludzi do tego świata kryptowalut, żeby zobaczyć, jak oni już mogą korzystać z tych projektów. Więc jeżeli podoba Ci się to, co robię, naciśnij subskrybuj na moim kanale, czy właśnie tutaj na YouTubie i kliknij dzwoneczek, żeby dostać alerty, kiedy pojawią się nowe filmiki i daj lajka. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci serdecznie i do zobaczenia przy kolejnym filmiku lub być może na przykład, jeżeli będziesz chciał mi zadać jakieś pytania na Facebooku.